Halo Berlin, tu Warszawa! Nie, tu Martynika, witamy serdecznie w Saint-Pierre, jakoś tak to się nazywa, witam gorąco na karaibskim kaście, mana kontra NIB, mapa numer 2, za chwileczkę rozpoczynamy, proszę Państwa, ale wieje. A Wy pamiętajcie, Allegro, na dole, link, klikamy go, za każdym razem jak oglądacie film, klikacie w ten link. Zapraszamy do obejrzenia filmu, raczej gry, many. Ustawmy sobie tutaj na jakiegoś obsam. Bagietki są najlepszymi obsami. Francuzi. Proszę Państwa, lecimy. Mapa aktualnie druga. Nasz wynik to 1 do 0 dla Many. 1 do 0 dla Many w tej chwili. Schowajmy to. Dobra, niech będzie Rosja. Rosjanin też ujdzie. Chwila, moment, muszę powalczyć z tym. Ha! Powalczyłem i nawet wygrałem. No i dobrze, jest dosyć ciekawa sytuacja. 1 do 0. Jak Mana dałby radę wygrać, teraz wygrać, byłoby 2 do 0 i Mana byłby szczęśliwy, ja byłbym szczęśliwy. Wszyscy w domu byliby szczęśliwi i zadowoleni, gdyby Polakowi się to oczywiście udało, ale łatwo tutaj nie będzie i my o tym doskonale wiemy. Moi mili Państwo, łatwo z NIB-em nie będzie. Lecimy więc jednak z tą grą otwarcie. Na razie takie same PvP. Wszyscy kochamy PvP. Nie no, PvP nie jest takie złe. ZVZ też nie jest złe. Byle nie za dużo. Jak ja zawsze mówię im, jak za dużo, to i nawet Link nie zeżre. Tak naprawdę. Dostałem właśnie telefon, że wszyscy wracają już z wywczasu. Więc ja tutaj muszę trochę mocniej posiedzieć. Szybciej ponagrywać. Bez opierdzielania się w przerwach. I tak dalej, no ale okej, niech będzie. Wysyłanie mam pół megabita. Wolno w każdym razie. Bardzo, bardzo, bardzo wolno mi się to wszystko aktualnie wysyła. Nawet próbowałem robić stream IRL w 360p. No nawet to mi za bardzo nie wychodziło. Na razie otwarcie jest takie same po obu stronach. Po gate'cie, po Cybernetic Core, po pylonie. Potem do kolejny gate'cik dostawiony w międzyczasie. No i tak to sobie powoli tutaj na razie leci. Mapa to Dreamcatcher, jakby ktoś jakimś cudem jeszcze tego nie zauważył, to jesteśmy na Dreamcatcherze. Mam nadzieję, że jakoś audio jest w miarę fajne. Ciekawe, czy słyszycie morze. Ciekawe, czy morze słyszycie, czy go nie słyszycie. Może później spróbuję wam nagrać te morze. Okej, okay, co my tutaj dalej mamy? Centry oraz Stalk ze strony NIB-a, więc teraz ten tak defensywniej trochę będzie otwierał, otwarcie zupełnie jak Many, a Mana otwarcie jak NIB-a w ostatniej grze, więc proszę bardzo, niech obie strony się tym oczywiście zajmą. Pylonik z przodu Many. Dreamcatcher bardzo duża mapa, gdzie są dwie złote ekspansje, które można przyjąć i tak trochę ukryć się z tymi złotymi ekspansjami, to nie jest tak łatwo je zobaczyć tam. Okej, okay, Robotic Facility już jest postawiony. Dobra. No dobrze. Jest jakaś presja u Many. Widzimy, że przestało wiać. O mój Boże, jedyny po raz pierwszy przestało wiać chyba od 2 godzin. Mamy z Stargate bardzo ładnie. Do tego wszystkiego dorzućmy sobie, już wrócił wiatr. Pytanie, Sentry, Oracle, Phoenix. Pamiętajmy, że Oracle rzadko kiedyś ostatnio pojawia na początku z tego względu, że jedno Shield Battery i Oracle nic pojedyncze nie zdziała. Potrzeba dwóch sztuk, a jeżeli dwie sztuki, to raz czasu dużo to zajmuje. Dwa, jest to drogie najnormalniej na świecie. I tyle. Okej, Robotek skończył się robić, teraz co? Immortal Sentry, Immortal Observer, War Prism. Pokaż nam się, pokaż co chcesz. War Prism! Szykuje nam się agresja w takim wypadku. To jest dosyć ciekawe. War Prism, to będzie o tyle ciekawe, że tak. Normalnie jak był Proxy Pylon, Proxy Gate, no to wiecie, Gate byłby z czasem zniszczony. Proxy Pylon pojedynczy, zbyt wolno jednostki by się warpowały. Ale że jest War Prism, to można tutaj jakiś containment może zrobić. Może wbić się w eko, coś w tym stylu popróbować. Oracle niestety kończy się robić, to może Mana akurat trochę kosztować w takim wypadku. No tak się zastanawiam. Polak już tam schodzi na dół. Oracle. Aha, dobrze, jest Shield Battery. Świetnie. Jest Shield Battery, więc to jest piękna rzecz. NIB już zauważył, jak wygląda sytuacja. Skończyło mu się robić te Oracle? Chyba mu się skończyło robić te Oracle, jak najbardziej. Więc teraz teraz co robi? Dorzuca sobie Voidy, aby być bezpiecznym, żeby no jakoś się bronić. No, nie ma zbyt dużo mocy produkcyjnych, nie ma czym produkować, więc...
z przodu wyjście i teraz ciekawa sytuacja, pojedynczy force field, no ten akurat za bardzo nie zaszalał, ucieka na górę, bo się boi, no i jest ciekawie, mana nie ma co wchodzić na górę, bo jest to zbyt ryzykowne, tym bardziej, że warpism się pojawił, nie, tam nie przejdzie, rozwalenie pylona, potem rozwalenie ekspansji, to wydaje się być dobrym pomysłem, atakować może tego gate'a, żeby rozwalić też przejście, ma wizję na górę, więc to jest dobra rzecz dla polskiego gracza, no i teraz atakuje Nexusa, jeszcze parę tutaj salw, energia cała starczy, już zeszła, za chwileczkę będzie zniszczona, tak jak spale, nie jesteś tego Warfreeze, masz, szkoda, że Blinka oczywiście nie ma. No i ładnie, pięknie, containment jest oczywiście jak najbardziej nałożony, tu próbuje NiP walczyć. Widzieliście, jak szybko ta tarcza zeszła, a mana cały czas bez ekspansji, chociaż jest tam proba ruszyła, więc obstawiam, że ta proba właśnie ekspansję tutaj przejmie. A tutaj chwilę czasu to potrwa, aha, jest tymi centry, będzie dosyć zabawnie, uratuje jak coś, Warpism padnie, niestety, szkoda tego Warpisma, że został zniszczony. Dałoby się, mogłoby się tutaj kombinować trochę, warpować nowe jednostki, więc mana posiedzi sobie tutaj z przodu, ale no cóż, niezbyt dużo. Pojawią się 3-4 wojdy i trzeba będzie się stąd wycofać. Moim zdaniem, tak przynajmniej mi się tutaj wydaje. Teraz pytanie, to ja ruszyłem niestety. Adeptki, NiP kombinuje, bardzo fajne. A kombinatoryka stosowana ze strony NiBa. Pylon będzie prawie tej. Jeszcze Stacy Sword jest postawiony dużo. Często mówię No i dobra, dwie adeptki mogą być z lekka upierdliwe. Kolejne dwie skautujące. Wbiją się, żeby centry złapać. Podejmie te ryzyko. Chyba tak! Nie, kurde. Myślałem. Ojoj. Dobra, są stalki. Spokojnie. Są stalki tu do obrony, więc adeptki, owszem, trochę jednostek ubiją i w międzyczasie korzysta z okazji, żeby przejść na drugą stronę. Może jakiś Master Recall? Czy walczymy do samego końca? No te Warprizmy, świetna kontrola ze strony NiBa na tych Warprizmach i cały containment ze strony Many został tu rozwalony. Master Recall jest, centry padło przy Master Recallu, więc okej, nie jest tak źle. Nie jest źle, mogło być o wiele gorzej. Ekspansja u NiBa postawiona, double expand u NiBa. To nie jest trochę zbyt greedy, no z drugiej strony nie ma innego wyjścia, wie, że przeciwnik ma XP, wie, że tam powinno być trochę więcej harvesterów, więc wszystko albo nic. Ma te wojdy, które będą dawały mu jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale ja się zastanawiam, czy to nie jest po prostu same poczucie właśnie bezpieczeństwa, z tego względu, że zobaczcie, co się będzie działo. One nie mają bardzo dużo energii, te wojdy. Blink kończy się robić, więc mana będzie mógł wskoczyć pod wojdy bez problemu. Łapie już przeciwnika, no i teraz wojdy muszą być niszczone. Jeden, drugi, trzeci, padnie trzeci, jest pięknie. Padł trzeci, Blink już jest gotowy, może więc mana wycofywać się jednostkami. Stalki popadały, centry, no przeżyły jednak. I mana teraz bez problemu będzie mógł ruszyć do ataku. Ma troszkę, no, niewiele większą w sumie armię, ale trzecią bazę będzie mógł tutaj zablokować bez mrugnięcia okiem, tam nawet NiB nie ma co wychodzić. Właśnie mówiłem, że te wojdy dają poczucie bezpieczeństwa. Będzie wejść na górę, trochę ryzykowne mimo wszystko. Jednak jest, postanowił zaryzykować, wbija się. Dobrze, stalki giną, te, które świeżutko były otworzone, więc łatwiej było się tego pozbyć. Za chwilę mana będzie mógł znowu odblinknąć, w sumie będzie mógł się grzecznie wycofać, ale nie, przebija się kolejnymi stalkami, te, które były tam złapane. Pamiętacie, trzy sztuki były złapane. Oj, zobaczył Immortala. Immortal zawsze jest taki, że przegania, co masz tutaj siedzieć. O, proszę bardzo, o tym mówiłem. Trzecia baza jest zniszczona, mana rzuca sobie proxy pylona. Tak, mana rzuca proxy pylona. To jest, Oracle zostało złapane. Chociaż, no, chwilę czasu potrwa, zanim będzie zabite. Czy da radę? Zestrzelił? Tak też jest. Wspaniała sytuacja ze strony Grzegorza. Zestrzelił teoreką. Warprism. Tak, może warpować tu nowe jednostki. Dorzuca sobie tego wszystkiego Warprisma. Ma na dwójkę centry dostawia. Ja bym chciał teraz zobaczyć spakowanie tych centry i wbicie się do środka. Teraz dwójka, później trójka będzie. I wbicie się na przykład do środka, wbicie się do maina i zablokowanie rampy. Mana to już wielokrotnie pokazywał i chciałbym, żeby teraz to było. Bo tak, atakowanie pod tą rampę, kiedy są dwa immortale i sporawa ilość centry, to jest ryzykowne, tego jeden shield bat, nie ma co podejmować takiego ryzyka. Pylon oberwał, raczej obrywa, zginął, biedactwo. I kamienie też można rozwalać i znowu halucynowany Feniks, żeby poskautować. Jeżeli chodzi na przykład o zmiany w historii StarCrafta 2, jedną z najlepszych zmian, jaka była, to, że halucynacji nie trzeba wynajdować. Można halucynacje już robić od razu, jak się centry pojawia. I chyba będzie to, co ja mówiłem. Zobaczcie, warpism jest. Stalki u góry.
teraz będzie wyciągał, ale go załatwi, ale go załatwi, ale go załatwi. Jest blink do środka. Forcefield i zapomnij, panie kolego. Siedzi mu w bazie, teraz mógłby zrobić mastery kola oczywiście, ale ma wtedy pak szybciutko na drugą stronę, by uciekł sobie bez problemu. Nikt nie może nic zrobić, jest ten mastery kol, więc proszę bardzo, mana na drugą stronę. Ależ to było piękne, Forcefield rzucony i dziękuję, o tym mówiłem. Piękna zagrywka ze strony Grzegorza, pięknie, świetnie mana to rozegrał. Eko przycinka obrywa. Oj, kamień naprawdę atakowałeś. Eko za chwileczkę powinno obrywać. Próbuję jeszcze tutaj zejść na dół, no ale bez przesady, mana ma więcej armii. Chociaż niepotrzebnie tak wpuścił przeciwnika na dół, bym powiedział. Ale 12 harwesterów padło, więc jakby się agresja teraz zatrzymała, to i tak jest piękna, ona się nie zatrzyma. Mana idzie na killa, będzie 2 do 0 dla Polaka w tym best of 5. Jeszcze chwilę, jeszcze tu się nikt nie poddaje, jeszcze na to śliczy. Immortal pada. Proby rzuciły się ostatnie do boju, 13 harwesterów zniszczonych. No, powiem wam tyle, jest miazga i miazgunia tego warp gate'y. Zobaczcie, były włączone, bo nie było pylona. Coś wspaniałego, Grzegorz, coś wspaniałego. GG! Mana wygrywa kolejną mapę. A jeżeli mana z rana jak śmietana, to link do Allegro zawsze jest fajny do kliknięcia, więc tak, ty drogi widzu, który teraz siedzisz, chcesz wyłączyć to, zanim wyłączysz, w opisie masz link do Allegro, ten link klikasz. Każde wyświetlenie filmu to jedno kliknięcie. Dziennie. Na razie. Cześć.